Muzeum Okręgowym w Sierodzu otwarta została wystawa Stanisław Skarżyński – Historyczny lot przez Atlantyk. Została przygotowana w ubiegłym roku z okazji 80. rocznicy tego ważnego w historii polskiego lotnictwa wydarzenia. Pułkownik Skarżyński za ten wyczyn został odznaczony medalem Blériota. Do dziś jest jedynym Polakiem, który otrzymał to odznaczenie. Warto wspomnieć, bo to jest wystawa, która z jednej strony ma popularyzować, korzystając z okazji 80. rocznicy lotu, ma popularyzować tą piękną postać w historii polskiego lotnictwa, ale również i popularyzować polskie lotnictwo, polskie konstrukcje samolotów z tego okresu, bo były znane i bardzo cenione w świecie, bo przecież lot Skarżyńskiego przez Atlantyk to była jego, że tak powiem, wielka wyprawa, ale poprzednio, wcześniej, w 1931 roku dokonał lotu dookoła Afryki razem z porucznikiem Markiewiczem. Także również na samolocie polskiej produkcji EU-2. To on w odrodzonej Polsce po 123 latach niewoli pokazał, że Polacy potrafią budować własny sprzęt, własne samoloty, że Polacy na tych samolotach potrafią bić rekordy i że to wszystko jest polskie. Lot przez Atlantyk był wyczynem głównie z tego względu, że RWD-5 bis był najmniejszym samolotem, na którym ktoś odważył się to zrobić. Pułkownik pilot Stanisław Skarżyński wystartował z St. Louis w Senegalu. Po ponad 20 godzinach i pokonaniu 3582 km wylądował w Maceió w Brazylii. On zdawał sobie sprawę, że to jest jeden z najniebezpieczniejszych lotów. Dlatego położył wszystko na jedną kartę. Przecież jak go pytali, no co on robi? Leci bez wyposażenia normalnego samolotu, bo we wszystkie wolne miejsca były pojemniki z paliwem, prawda? Nawet żeby nie obciążać samolotu, nie wziął kombinezonu. A więc wszystko to, co przeszkadzało, czy co by sprawiało jakiś kłopot, jeżeli chodzi o paliwo, niedostatek paliwa, wszystko to usunął z samolotu i położył na jedną kartę. Jak go pytano, dlaczego nie ma łodzi ratunkowej, dlaczego nie, to on mówi, jeżeli by mi się zdarzyło jakieś nieszczęście, to i tak na środku oceanu nic nie zrobię. Samolot wpadnie i już. To nie jest dzisiejsze czasy, że bez przerwy kursują samoloty, prawda, z powietrza widać, co się dzieje na oceanie. Tam nie by wpadł i zginął. Więc wszystko na jedną kartę. Mówi, a jak mi się powiedzie, to nie potrzebuję tego wszystkiego, bo i tak dolecę. Czyli miał świadomość i on przecież w czasie lotu musiał raz obniżać nawet do 50 metrów nad lustrem wodą, innym razem nad chmury burzowe musiał wylatywać. To ciągłe takie, ale powiedział, że wszystko na jedną kartę, albo Polak potrafi, albo nie. Walczył ze snem, zdawał sobie sprawę, więc przypomnę, żeby nie zapaść w sen, to ręczną pompką przepompowywał benzynę z baku dolnego do dwóch górnych. Poza tym zabrał ze sobą trochę jedzenia i czekolady, różne produkty, głównie owoce i soki. No i czekolady, dużo, że tak powiem, jadł, żeby nie zapaść w sen. Takie drobnostki. Ale wracając, a jeszcze ciekawostka, jak wylądował w Rio de Janeiro, no jak go witano na lotnisku, to jedna z osób witających, a była w tym kombinezonie takim lotniczym, no i zdziwiła się strasznie, jak on wylądował w garniturze, w kapeluszu i z płaszczem, a nie w kombinezonie. No, powiedział, że no, zimno było w górze, to musiał być ciepło ubrany. Pułkownik Skarżyński odwiedzał miasta Brazylii i Argentynie, gdzie osiedlili się imigranci z Polski. Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z wyzwoloną ojczyzną. Od czasów zaboru właściwie nie mieli takich kontaktów z krajem i nagle on był tym posłańcem, jak gdyby strunął z nieba Polska do tych polonusów tam w Brazylii, w Argentynie, dotarła tym sprzętem, tym samolotem i tym bohaterskim lotnikiem. Także on jak gdyby pobudził na nowo do życia Polaków, którzy po latach znaleźli się w wyniku niewoli, w wyniku różnych sytuacji ekonomicznych na innym kontynencie, prawda? Tam dobijali się, trwali jakoś, pracowali, walczyli o to, żeby przetrwać. Nagle Polska do nich przyleciała.
Wystawa pokazuje Stanisława Skarżyńskiego wśród polonusów. Jednak pilot był witany entuzjastycznie nie tylko przez mieszkających w Ameryce Południowej rodaków. Jego wyczyn i sama maszyna wzbudzały ogromne zainteresowanie wśród pilotów brazylijskich i argentyńskich. Na przykład jak wylądował na lotnisku pod Buenos Aires, to jeden z wojskowych brazylijskich, członków bodajże lotnictwa, powiedział, i nawet jest tutaj na jednej z plansz fotokopia jego zapisu, że no, genialny szaleniec, który zamontował silnik do pudełka zapałek i przeleciał przez Atlantyk. Kim był i czego dokonał pułkownik pilot Stanisław Skarżyński, można dowiedzieć się na wystawie przygotowanej przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Towarzystwo Polsko-Brazylijskie. Bardzo wybitna postać i jeśli chodzi o lotnictwo polskie, i bez przesady legenda lotnictwa polskiego, no i patriota, to jest postać piękna, którą należy popularyzować i bym powiedział wzór do naśladowania dla młodych Polaków. Bo... Na wystawie są książki napisane przez Skarżyńskiego, poświęcone mu artykuły prasowe, ale też wiele fotografii. Ekspozycja będzie czynna do 21 września w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.